Siemanko! Ostatni dzień u Krystianka. Robimy sobie ostatni raz wspólny posiłek. Soczki robimy zielone. Co w tych soczkach będzie? Jabłko, awokado, gruszka, szpinak. Robimy kozacki obiad, słuchajcie. Picabello bula będzie, naprawdę. Picabello co? Picabello bula. Bula? Bula. To ja umiem po swojemu. Nie prędzej się, mordo, tutaj poważne nagranie robię. No to tam wiesz. Bo no, ja rozumiem, tylko że ja teraz nie możemy tak robić, bo ja zaraz idę do Muzeum Budownictwa Ludowego i zachowujmy się poważnie. O, zobaczcie. O, ho, 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 jak to wygląda kozacko. To jest dla chłopaków, bo mają z serem. Dla mnie jest bez serka. Ale damy radę. Damy radę. Dobra, dobra, no to idę do Muzeum Budownictwa Ludowego po soczystym łobiedzie i dwóch wielkich miskach lodów czekoladowych. Idziemy trochę pozwiedzać i ostatni dzień spacerował po Sanoku. Także czekajcie na to, co zaraz będzie. W internecie zdjęcia były interesujące. Dzień dobry. Także jest dzień dobry, jest dobra energia i idziemy. Love is love. Love is love. Adios. Dobra, to już jestem na miejscu. Mam tutaj taką mapkę z informacjami i z tego, co się na razie tutaj dowiedziałem, to muzeum to, czyli cały ten skansen, ma powierzchnię 38 hektarów. Tak, jak dobrze mówię. I powstał w 1958 roku. I przedstawił. Mamy tutaj typowy ryneczek, ale mamy fajną pogodę dzisiaj, naprawdę. Wypisała mi pogoda na samym wyjście tutaj. Zaraz wam pokażę, patrzcie już.
poczcie, jak wyglądało kiedyś na poczcie. Super. Takie kaflowe piece. Jeszcze u mojej babci taki stoi. Zawsze super się przy nim wygrzewałem. Kuchnia standard. Najlepsza kuchnia, jaka może być. Słuchajcie, no nie do wszystkich budynków mogę wejść, bo tutaj jest jakby napisane, że do 18 jest... moje nogi jeszcze mają zakład, że do 18 jest dopiero otwarte, więc... Niektóre budynki się zamykają, nie będę mógł wejść, ale tak jak na tej, teraz tutaj, na tej poczcie, to było spoko, naprawdę. Dobra, jakby informacji część dalsza, no to cały tutaj ten teren, ten cały muzeum jest podzielony na 5 sekcji, które ukazują ekspozycje ze czasów odpowiednich dla Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. Także teraz przechodzimy z jednej części na drugą. No ja nie chcę tutaj, wiecie, robić za historyka, tylko generalnie mówię wam od razu to, co przeczytałem, żeby tutaj nie świrować jakiegoś znawcę, więc nie osądzajcie mnie. Chodzi za mną cały czas, zobaczcie, ja wam pokażę. Gdzie? Super. Aha, staje i one stają. A? Też oglądają razem ze mną. Kiedyś wodę ze studni. Najlepsza woda, jaka mogła kiedyś być. Ale nie wrzucam tam nagrania, bo jeszcze mi telefon spadnie. Chodźmy sobie dalej. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Sanok naprawdę ma dużo do zaoferowania. Od muzeum historycznego z galerii z pana Zdzisława Beksińskiego po właśnie ten skansen cały. Przyjemne miasto. O, koledzy moi stoją, tam stoją i zaraz pewnie do mnie przybiegną, na pewno. Chodźcie się ode mnie, jeden z drugim, patrzcie ty. Będą się teraz za mną uganiać, ale na szczęście nie. Dobrze, że to nie koguty, wtedy miałbym problem. Bardziej. Wiadomo, że
kiedyś wiara była bardziej głęboka niż teraz i praktykowana przede wszystkim, więc jest dużo tutaj sektorów takich religijnych, że tak powiem. Tutaj w książeczce było to bardziej precyzyjne, opisane precyzyjniej. No ale już nie będę, wiecie, słowo w słowo kopiował, bo... Ojdą. No bo wiecie, ja tylko chcę wam wizualnie tu pokazać, bo każdy, kto będzie chciał, przyjedzie sobie tutaj. Kupi sobie bilecik za 18 zł, weźmie sobie taką książeczkę za 5 zł, ja dostałem za darmo. I po prostu będzie mógł się doczytać, tak? Oczytać się. No, odsuńcie się. No i na tym koniec, bo muszę się tutaj kolegami zająć, żeby nie biegały za mną. I o, bo się przybiegną. Dzikus, no warczysz, dawaj mocniej, siomuś, nie chcesz pokazać, jak pięknie bekasz, no, pokazałeś, nara, pa, bo kolejna taka mniejsza studzienka, byk, byk, tak się wygląda. Tutaj jest dosyć ciekawe miejsce, bo wygląda na to, że jesteśmy w szkole. Zobaczcie, tam są liczydła i w ogóle to wygląda. O, pokażę wam. Mam nadzieję, że dobrze to wygląda. O, i tam na stole jest taka linijka. Pewnie. Był niegrzeczny, to po łapie mocno oberwał. No nic, ze szkołą nigdy nie miałem zbyt dużo wspólnego, więc też tam nie będę długo przebywał. Oczywiście joke. No i teraz niedawniutko, że tam przechodziliśmy, ta szkoła i tak dalej, bo kościółek i tak dalej, to byliśmy na terenie Pogórzan. Teraz wszedłem na teren Dolinian. Zobaczmy, co oni mieli ciekawego. A oni tu już mieli takie studnie. I pyk. Do wody. Syk drzewienko. Tutaj popatrzmy. Wygląda. O, dobrze. Jest głęboko. Tak właśnie wyglądała studnia. Kurde, co ja robię? Już mam tutaj studnie. O, tak o. O, tutaj. Pyk. No i tam wiadomo, sięgało. Chodźmy dalej. Idziemy zobaczyć straż pożarną.
w domu jest dom rozebrany do legarów na podłodze, więc za dużo nie ma widać, są legary. Ja nie wiem, czy tak wtedy się u nich żyło, czy tam remontnie, a tam jest jakiś beton, tutaj piec, tam jakaś słomka, także wiecie, klimatycznie tu jest bardzo super. Ja, wiecie co, lubię taki klimat, bo to jest taki typowo wiejski klimat, a ja jakbym mały, uwielbiałem iść do dziadka na żniwa, wiecie, konie, zwierzęta. My zbieraliśmy nie traktorem, tylko jeszcze właśnie zwoziliśmy siano koniem, końmi i tak dalej. Więc żywię bardzo wielką sympatię do takich miejsc i przypomina mi się bardzo dużo, dużo, dużo takich fajnych rzeczy z dzieciństwa tutaj w tym miejscu, więc jestem w siódmym niebie. Tym samym jesteśmy u Pogórzan Zachodnich. Chodźmy do nich. Gdzie teraz byliśmy, to był sektor naftowy. Wszystko można znaleźć tu albo w internecie. Tak to wygląda, moi mili. Ja idę do domu. Skończyłem swój obchód. Znaczy jeszcze nie skończyłem, ale potrzebuję chwilki takiej dla siebie. Schować telefonik do kieszeni, skupić się. Nie żeby co chwilę, o coś ciekawego, no to wyciągam kamerę. Nie, teraz mam 5 minut dla siebie na terenie tego muzeum. A później wracamy. Mam ostatni dzień z Krystianem, Krystiana w mieście Sanok. Trzeba to jakoś miło spędzić. Podziękować dla Krystyny za tak wspaniałą gościnę. No i pakować się, bo rano do Warszawy trzeba lecieć. Siemaneczko. Sanocki styl jak najbardziej. Profesor, zobaczcie, profesor, jak piękny mam widoczek. Trzymaj kamerki może, kolego, jak możesz. Chciałem ci podziękować serdecznie za gościnę, mordo. Nie ma za co. Było, nie było, bardzo miło was gościć. Mam nadzieję, że wpadniesz do mnie do Oslo niebawem. Gościu, goście. Nic po nim niech też wpada, tylko mu jakoś nie po drodze. Elo. I żegnam się z wami, dziękuję wam wszystkim. I widzimy się następnie. Elo Warszawa, widzimy się godzina 18 pod Syrenką. Będzie po Warszawie. A, trudno. Ale. No to tak trzak. Dzięki Warszawa za miłe spotkanie. Już stąd wiem, że było zajebiście.